Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Zero Sievert. Kochani, kontynuujemy. Kontynuujemy, co my tam mieliśmy do roboty? Ostatnio byliśmy na wyprawie i nawet przeżyliśmy, no way. Zrobiłeś co, ty sukinsynu? Już nie jesteś dziewicą dłużej. Odpocznij trochę, napij się wódki i tym podobne. Dobra, tylko tak. Wróciliśmy i mamy definitywnie zmęczenie i zdobyliśmy trochę przedmiotów, więc może sobie to najpierw posegregujmy tak, żeby jakoś to pogarniać. Czy my możemy z tego zrobić jedzenie? To jest pytanie za milion punktów. Kurde. Jedzenia z tego nie zrobimy. Przynajmniej nie w takim stanie. To potrzebujemy węgla. Tylko rozumiem, że... A, kitchen level pierwszy. Więc spróbujmy sobie zrobić ten kitchen level pierwszy, tylko gdzie to się robiło? Chyba tutaj tak samo. Moduły tier pierwszy. Kitchen. Workshop, garden, to nie jest to. Tu jest kitchen. Czy my kitchen możemy zrobić? Nie możemy zrobić kitchen. Ojej, ile tu potrzeba? Potrzebujemy scrapów. No dużo rzeczy potrzebujemy. Truck items. Myślę, że to się nam przyda. Dobra, to jest do kitchen, to jest do kitchen. A mamy dwa sloty, dobra, ej, to spoko. Czyli to. Building kitchen. Relay. Nie pamiętam, co znaczyło relay, ale okej. To też jest do kitchen. To też się przyda. Mięsko sobie na razie zostawimy, pelty sobie posprzedajemy. Te pelty to gdzie indziej. Czy pelty, to jedzenie. Ja w ogóle sobie na razie zostawię te rzeczy chyba. SSD sobie oczywiście sprzedamy, suszarkę sobie sprzedamy, HDD sprzedamy. Olej tak samo, bo jest niepotrzebny do niczego. Te cążki. No to nie jest napisane, to kolejny USB jest. Sobie może to po prostu tak powrzucajmy. Jakaś kiełbasa. No właśnie, nie wiem co tu jest przydatne. To jest troszeczkę bolączka tej gry. Kawę możemy sobie sprzedać. Chyba. Jakaś czekoladka, to też... ja nie wiem, czy to nam się przyda. Nie. I myślę, że to też sobie zostawimy. To możemy sobie w sumie wziąć na szósteczkę, w razie czego. Czy to nam zwiększa? Zwiększa nam obciążenie. Trochę lipa. Żel antykrwawienny. 9 pocisków, niedużo. 30 takich. Gwoździe, nie wiem, czy się do czego tak przydają się, dobra. Crop ammo. To gdzie indziej. Też zostawimy sobie to w ten sposób. Ale przy okazji jeszcze sprawdźmy, czy to nie jest gdzieś potrzebne. Moduły. To jest potrzebne, na ile są potrzebne. Łyżki tym podobne też są potrzebne. Dobra, ale z tego co widzę, te rzeczy, które są podpisane, są potrzebne. Scrap ammo widzę też jest potrzebne, tego nie będziemy sprzedawać w ogóle. Okej, to jest potrzebne, to jest potrzebne. Wkrętarki. I tutaj też jest kawa potrzebna. Scavenger pierwszy. To tą kawę może jednak sobie zostawimy. To się kolega chyba za bardzo porusza. Dobra, resztę oczywiście opierdzielimy ze smakiem. Ej, ja mam tu jeszcze municję. To jest inna. To elegancko. To elegancko, to co możemy zostawić sobie nawet. Zostawimy sobie tą amunicję, dobra. O, jeden klawisz. Lecimy. Przydajmy to cholerstwo. Właśnie to bajt jest naprawdę bardzo dziwne. Jak sobie z tym tutaj poradzimy? No 2605, spoko. Dobrze, to możemy kupić. Gorzałki nie kupujemy, bo się nie opłaca. Jeden chleb sobie kupmy. I tu jest wiele innych rzeczy.
Backpack 1. Czy my mamy backpack 1? Nie, mamy szkolny plecak. Waga 9. Waga 9, a to ma wagę... Wagę 11. No tylko 2 kilo, to w sumie niedużo. To lipa. To lipa. Ergonomik 15. To 7,5 tysiąca. No niby mamy tyle kasy, ale... Ale wolałbym nie. Dobra, idziemy spać, bo widzę, że tutaj to zmęczenie cały czas nam rośnie. A raczej maleje. Myślę, że prześpimy się tak do... 7? Sto na sto, pięknie. Jedzenie troszeczkę i reszta nam wzrosło, ale to zaraz się tego pozbędziemy. Questów chyba żadnych nie wykonaliśmy, więc nawet się nie będę zastanawiał. Nawet się nie będę zbytnio zastanawiał, tylko po prostu sobie zjemy. Myślę, że to... Ile mamy? Czekajcie, 23. No... Może być. Będzie 100 na 100 akurat. I z jedną wodę? 71, nawet więcej. Ale dobra, to sobie tak, wypijemy jedną wodę. I jedną sobie weźmiemy. Jedno mięsko, idziemy tak na wyprawę, kolejną. Kolejną wyprawę, którą mam nadzieję, że również wrócimy w jednym kawałku. Z której wrócimy w jednym kawałku. Nie, która jest godzina? 5:03? Miało być do 7. Oszukali mnie. Dobra, lecimy dalej do lasu. Narobić hałasu. Ogólnie robiłem wczoraj streama i tak się zastanawiam, czy aby na pewno wszystkie dźwięki są teraz dobrze poustawione, ale chyba tak, chyba się nic nie zmieniło. Ja mam taką nadzieję. Jest ciemno jak w tyłku. Jak wygląda mapa? Punkt ekstrakcji 1 jest tu. Napierdzielają. Dobra, dwa punkty ekstrakcji na zachodzie. Wow, czy ja dobrze widziałem? No prawie. Prawie. Mam nadzieję, że teraz się rozjaśni. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o jasność, to jest tragedia. Nie widać nic, a nic. Wow, co to było? 0,33 siwerta, czy milisiwerta. Tak, bo to jest w mili, milisiwertów chyba. Jak wygląda mapa? Gdzie my jesteśmy? Na południu coś jest. No coś tu jest definitywnie. Jakieś chatki. Widzę dwóch typów. Dobra, chyba czysto. Chyba czysto. W 100% pewny nie jestem. Jakieś złotko. Niestety nie było amunicji. Kolejna żarówka, zapałki. Tu już amunicja była. Tam widzę kolejny posterunek.
Tylko pytanie, czy ja go jeszcze... Dobra, ale dostaliśmy delikatnie. Tam jest kolejny posterunek, z tego co widzę. Dobra, wejdźmy sobie, zobaczmy, czy cokolwiek tutaj znajdziemy. Dobra, są forki, widelce, o i noże, to w sumie na kitchen może, może nawet jak się zbieramy powoli. Jest woda, świetnie. Oj, nawet w końcu coś widzę. Ale gdzie ich zabiłem, to już nie mam pojęcia. Strzelałem stamtąd. Tutaj było. Węgiel, świetnie. Kurde, nie straszcie. Nie straszna, proszę. Gdzieś tu jeszcze jedno ciało powinno być. Tu jest. Kolejna bateria, zapałki. No i tutaj już typ miał lepszą broń. Rozumiem, że tu nic nie znajdziemy. No, jakiś scrap material, dobra. I łyżka. Dobra, u dźwigu już nam mało zostało. Przeładujmy wszystkie bronie, żeby na pewno były przeładowane. Jak tam z jedzonkiem i z piciem? Możemy się czegoś napić w sumie. Myślę, że to jest dosyć bezpieczne miejsce do tego. No, dobrą zbrojkę. Tu nic nie ma. No to był ten typ, dobra. Tam był jeszcze jeden. Chyba nawet zaczął strzelać do mnie. Cholera, tam jest snajper. Tam jest snajper. Cholernik jeszcze się ukrył gdzieś. To tak, że go nie widać. To także cholery nie widać. A tu byłem? Byłem tu. No to może być ciężkie. Walki snajperów, fuck yeah. Oj, jeszcze jeden jest. Nie wiem, czy nam się to uda zrobić, ale okej. Podejdziesz tu? Jeszcze jeden snajper na pewno był. Więc oczekuję jeszcze jednego snajpera. O, jest. Uspokój się. Headshot, kurde. Mam nadzieję tylko, że ich więcej nie będzie. Powerbank. O, ty miałeś dobrą snajpę nawet. Ty miałeś dobrą snajpę.
Nie jestem pewny, czy jesteśmy już bezpieczni. Jakaś rozwalona butelka, czy rozwalona? Brudna butelka. Ta broń niestety nie miała amunicji. Tego już szukiwaliśmy. Te kruki chyba są najgorsze. O Jezu, jak mi wystarczył, cholera. Cappuccino. Naprawdę sporo tu było snajperów. Nie no, lód pierwsza klasa. Dobra, trochę ze mnie zeszło. Trochę ze mnie zeszło, bo nie powiem. No, byłem w stresie tutaj. Bandaż, jakieś medykamenty, mydło. Mydło też się przyda. Jesteśmy już przeciążeni. Że tak, możemy sobie zjeść chyba już to. Zjedz. Już znów wody nie masz? O kurde. O kurde. Itemków, a itemków. Propan. Kurczę, wziąłbym to. Daleko jesteśmy do punktu ekstrakcji. No trochę jest. No troszkę jest. Dobra, na razie wiecie co? Wywalmy sobie tego... ten propan cały, który tu był. Zobaczmy, może coś znajdziemy jeszcze. Weźmy kaptonowe. No to są duct tape'y po prostu. No i coś by się przydało wywalić. Coś by się przydało wywalić. To nam się przyda, cholera. Tylko, no jeżeli nas coś napadnie, no to mamy problem wtedy. Napijmy się wody. Jedności i pół, to i tak za mało. No ale chcę wziąć tego propantanka. To zawsze jednak jakiś materiał, prawda? Tylko mówię, najgorsze będzie teraz dojść tam do punktu ekstrakcji. Już nawet nie zwiedzam niczego innego, tylko po prostu chcę jak najszybciej dojść. Tylko przy okazji trochę będę obszukiwał tutaj te tereny, żeby nie wpaść jakoś głupio. Żeby nie wpaść jakoś głupio i się nie wypieprzyć. Sporo fajnych przedmiotów mamy. Jeszcze dzik, cholera. Dziki są dosyć mocnymi przeciwnikami. I jak najbardziej zaryzykowałbym walkę z nimi, tylko nie z takimi przedmiotami i nie z taką wagą w tej chwili. Nie z taką wagą na pewno. Daleko jeszcze? Już niedaleko. Tak, tutaj jest niestety... niestety jest tutaj anomalia. To jest tu królik. Królik nie strasz, cholero. Cholerny królik. Kolejna anomalia. Daleko jeszcze? Niedaleko. Niedaleko, niedaleko. Czyżby się miało udać? Czyżby w końcu się udało? Tak, udało się. Dotarliśmy. Stałem tym cholernym ekwipunkiem. Dobra, zarobiliśmy coś. Panowie coś powiedzą? Nic. Nic nie powiedzą. Wiadomo, że gdzieś widziałem propantanka właśnie w modułach. A może i nie? A może to było tu? Ej. To może mi się jednak wydawało tylko. A
w questach? W questach chyba go... Ej, właśnie, to w questach chyba był ten Proton Tank. Wiem, że gdzieś go widziałem chyba. Było tu. A, i właśnie, tu jeszcze zrobiliśmy. Tak, tu jest Proton Tank. Materiały dla konduktora. 26, jeszcze musimy drill tylko znaleźć i mamy questa gotowego. I mamy questa gotowego. Nie musimy się teraz skupić jeszcze na jedzonku. Więc teraz tą wyprawę zrobimy sobie oczywiście jedzonkową. To sobie ogarnijmy tu. Propan też. Coffee myślę, że sobie też na razie możemy odłożyć. Nie będę tego sprzedawał, bo na razie nie mam po co. A zawsze może. Może się jakoś to przyda potem. Łódka. Czy łódka się przydaje? No nie bardzo. Ale nie jest też droga. Nie jest też droga niestety. Tego nie chciałem. To w ogóle amunicję odsadziłem. Dobra. Niech sobie to leży tu. Te tape tak samo sobie tu powsadzajmy. Jakieś śmieci, łyżki, etc. etc. Ja w ogóle nawet pomieszałem rzeczy, tak? Gwoździe tu powkładałem. Powerbank zostaje. Medkit też zostają. Mydło chyba też się przyda. Węgiel. Wungiel. Kolejne mydełko to... Nie, to w sumie tak naprawdę na sprzedaż to my nie mamy wiele tych rzeczy. Nie mamy wiele rzeczy. Sterylny bandaż. Czy my możemy taki bandaż wysterylizować? To jest też pytanie za milion punktów. O, połączyło się ładnie. A to i to się połączy. Nie. Pure State Medkit? Niestety nie. Pigułki antyradiacyjne, to sobie też oczywiście tu zostawimy. I zapałki, które wydawało mi się, że zebraliśmy ostatnio. Ale chyba nie. Albo je sprzedałem w cholerę, też jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Dobra, idziemy sprzedać resztę. Widzę, że sen już powoli nam tutaj się gromadzi. Trade. Więc tak, to sprzedajemy. No i w sumie ten łańcuszek nam dupę uratował. 1500. Wodę kupujemy jak zazwyczaj. I dwie takie. No myślę, że mleko też możemy kupić. Mleczko też możemy kupić. Sobie zrobimy po prostu tutaj to. Jak 2 na 1. A, dobra, bo jedno już mamy, okej. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj. Mi brakuje tutaj segregacji tych przedmiotów, naprawdę. Dobra, idziemy spać. No wiem, że nie mam autoryzacji. Idziemy spać. Jest godzina 9:50. Niedużo. Dobra, do trzeciej. 100? 100. Czyli teraz będzie taki szybki, górne pojedzenie. A dokładniej mówiąc, to po sumie. Czekajcie, ile mam? 84. Możemy sobie zjeść chlebek. Konsum. Dokładniej polecimy po mięso królika. Bez ryzyka, bez niczego. W sumie jedno sobie przepijemy. Ale dobra. Nic się nie stało. Panie konduktorze, idziemy znów do lasu. Idziemy znów do lasu, narobić hałasu. Dziwne, że jest takie podwójne ładowanie. Doktor nas może uleczyć, tylko my leczenia w sumie nie potrzebujemy. Tylko my w sumie leczenia nie potrzebujemy. Dobra. Lecimy. Pociąg mówi papa. I tym razem punkty ekstrakcji są znów na zachodzie i na południowym zachodzie.
Szybki przebieg. Głównie pojedzenie. No i chyba umieramy. Zabiły nas wilki. Oh shit, here we go again. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że trochę szybciej się załaduje przynajmniej. Nie spodziewałem się tych wilków tutaj. A już na pewno nie takie watachy. Ta watacha troszeczkę była zbyt duża dla nas. Trochę za duża była dla nas. Człowiek człowiekowi wilkiem. Wilk wilkowi wilkiem. Człowiek wilkowi wilkiem. I wilk człowiekowi wilkiem. Czyli wszystko osiada na wilkach. Dobra, podejście numer dwa. Mamy jakąś starą chatę już. Czy coś tu znajdziemy? Jeśli duperelki. Tylko to jest ciężkie, 2 kilo. A tu możemy? Do szafki niestety podejścia nie mamy. Widzę królika number one. No i oczywiście zes. No cóż, to jest jakaś pułapka? Hidden stash. DVD drive. Złoty. Złoty naszyjnik. Trochę kasy, energetyk, papierosy. Fajnie. Ale to miał być główny wypad pojedzenia. A wychodzi jak zwykle. Właśnie, tylko jak punkty ekstrakcji, bo one się zmieniły przecież. Czyli południe i zachód, standard. I oby nie wpaść na wilki. A już jak wpaść, to z daleka, nie podchodzić. O wilku mowa. Pojebane są te wilki. Nie żyje. Spora amunicji zmarnowane, no ale trudno. Drugi raz im się nie dam. Z nich jest sporo jedzonka. No. W sumie spoczy. Nie wiem, co się z tymi wilkami stało, aczkolwiek sporo tutaj jedzenia jest. No i zaliczyliśmy już questa chyba nawet. I fajnie. O, locha. Padła? Na szczęście. Te cholery są bardzo, bardzo szybkie. A wcale dużo lutu nie dają. Kolejna anomalia. Właśnie, tu są kryształy. Kryształy, które warto zbierać. O właśnie, widzicie to? Jak się źle do tego podejdzie, to potem są problemy. I bardzo radiacja rośnie. Jak tam nasz healing? To daje tylko woundy, a to daje healtha. I piąteczka. Spróbujemy jeszcze ten kryształ wyciągnąć, ale nie wiem, czy to się uda. Jestem przeciążony już? Masz ty w tyłek. To my już tych kryształów nie weźmiemy. No dobra, no to już wracamy w takim razie. Myślę, że zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Zaliczymy questa. Jeden kryształ czerwony, też spoko. Też spoko, dobra. Trochę expa.
innych pierdółek. Dobra, kto chciał od nas ten meat? Radioactive meat. No i musimy dwa questy nawet zrobić. Doktor i barman. Panie barman. Myślę, że weźmiemy sobie Gunsmith, Medicine czy Cooking. No, weźmy sobie Cooking. Dobra, kolejne. Tu macie tekst, jeżeli byście chcieli sobie to przetłumaczyć. 5 bandytów, 5 wilków. Jak najbardziej. Jestem chętny do takich questów. I panie doktor, panie doktor, panie doktor, task. Nasz mięsko i my chyba używamy tego 762 amunicji, prawda? 762. I to jest bodajże piercing amunicja. Nie trade. Task. To też jest piercing. Tylko 762 na 54. Czy to jest ten sam rozmiar? Ja nie pamiętam, jak tą amunicję się... Tak, to jest ta sama amunicja. Ta sama amunicja. No to myślę, że weźmiemy sobie 15 takiej amunicji. To jest 9 mm na 39. 5,56, 5,54. Dobra. Niech będzie. No i tutaj mamy 4 czerwone kryształy do zdobycia. No dobra. Tu macie, jeżeli chcecie, obiektywy. Zbieramy i 10 skórzych, króliczych skór. Również sobie to weźmiemy. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Zero Sievert. Trzymajcie się. Hej, hej!